I zrobiliśmy to z domownikami i z asystentami, czyli wewnątrz domu, prezentując tą przygotowaną przez nas wspólnie prezentację i opowiadając trochę o tym, nad czym pracowaliśmy, prezentując poniekąd trochę te standardy, o których mówiliśmy. I w domu to się spotkało z takim bardzo dobrym, pozytywnym odbiorem. Ludzie się ucieszyli, że ktoś chce rozmawiać o tym, jak oni mieszkają, jak żyją. Też, no ja mam takie wrażenie, ucieszyli się tym, że ich głos będzie usłyszany, ponieważ niektóre z osób mają doświadczenie mieszkania w dużych domach pomocy społecznej i jak to powiedziały, cieszą się, że ich głos zostanie usłyszany i że być może, jak tam mówiliśmy o ministerstwie, o Warszawie, że być może to, co tutaj powiedzą, to zmieni też sytuację w domach pomocy społecznej albo w innych ośrodkach, prawda, że będzie w tych innych ośrodkach lepiej. Zwłaszcza opiekunów, no istnieje taka obawa, żeby nie pójść w taką stronę, żeby jak gdyby nałożyć na siebie za duży ciężar, któremu można nie podołać i czy w związku ze standardami no, będą też odpowiednie siły i środki na ich realizację. Bo rzeczywistość jest taka, że że finansowanie jest, określa, ile można opiekunów zatrudnić, osób do realizacji takich standardów. No i to determinuje później. Właśnie asystentką przychodzi do nas 2 razy w tygodniu. Kiedyś częściej przychodziła codziennie. No i niepotrzebnie, no bo damy sobie radę. No, ale cieszyło, że ktoś przyszedł. Odezwał się, nie? Że... Standard został wypracowany na bieżąco. W przypadku naszej wspólnoty, no jakby tutaj jakby jasno i na co dzień szukamy też równowagi między dobrem mieszkańca, domownika, a dobrem wspólnym. Bo wspólnota to nie jest zbiór jednostek. Jest pewna jakość. I no trudno, żyjemy na tej ziemi. Nie jest to raj. I dochodzi do konfliktów. Dochodzi do konfliktów między, nie wiem, życzeniem, roszczeniem indywidualnym, a potrzebą wspólnoty. I wtedy trzeba decydować. Więc w naszym przypadku, i to my mamy w naszym regulaminie, jakoś też jest właśnie podkreślona ta wspólnotowość. Jesteśmy we wspólnocie. Nie? Wspólnota chroni osobę słabszą, ale też ma pewne swoje prawa i wymogi i oczekiwania.